możemy tego przeżyć strasznie, no, ponieważ no, wynik 42-87 dawał brązowy medal i to akurat było w naszym zasięgu. No niestety nie zakwalifikowaliśmy się do finału. Zmiany nie wyszły perfekcyjnie i no, z tego powodu ubolewamy. Było w zasięgu, było blisko, niestety. No generalnie mamy żal do siebie, że nie wyszło tak, jakbyśmy chciały. Wiemy, że byłyśmy bardzo przygotowane na to, żeby złamać tą barierę 43 sekund. No zabrakło troszkę. No co tu dużo mówić. No, myślę, że zmiany były dobre, ale nie były perfekcyjne i tutaj mogłyśmy dużo nadrobić, ale niestety nie udało się. My doskonale zdajemy sobie sprawę, że zawaliłyśmy ten start, a przede wszystkim widząc wyniki biegu finałowego, gdzie brązowy medal dawał wynik 42-87, nie możemy sobie tego darować do tego momentu i chyba ten start jeszcze długo będzie tkwił zadrą w naszych sercach niestety. Przede wszystkim rzucała się w oczy bardzo niska frekwencja, to na pewno. No i myślę, że nie do końca chyba Rosjanie poradzili sobie z organizacją tej imprezy, ponieważ dwa lata temu w Daegu no, Koreańczycy przerastali ich organizacją o głowę, ale jak dla mnie sam stadion Łużniki robił świetne wrażenie i ja śmiałam się, że to jest chyba jedyny stadion, na który jak wychodziłam, to ogarnął mnie spokój i zero stresu. Także niby wielki stadion, a w środku się wydawało wszystko piękne, idealne, malutkie i nic, tylko biegać.